Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie pozwolimy sobie bardzo podziękować za zaproszenie tutaj dla nas, ponieważ mamy taką akurat pierwszy raz możliwość zaprezentowania naszego właśnie projektu ETV Historia, jak już zostało wspomniane. Akurat tutaj na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jesteśmy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. I jako tutaj liczna właśnie nasza organizacja przyjechaliśmy, żeby po pierwsze właśnie zaprezentować nasz przyszły projekt tej telewizji internetowej i po drugie też szczerze mówiąc zaprezentować poniekąd naszą organizację, tak? Tutaj też oczywiście dziękujemy naszej opiekunkowi za to, że wprowadziła w temat i tutaj dalej właśnie postaramy się już pociągnąć kolejno nasze projekty. Może pierwszy jako taki właśnie program. No to już tutaj ETV, tak, wobec audiowizualnego i dzieł badań historycznych, to już tego nie będziemy omawiać. Mamy księgarnię historyczną, tak? No tutaj właśnie zapisaliśmy sobie jako księgarnia historyczna, jako przewodnik po wydawnictwach historycznych, tak? Czyli skupiamy się głównie tutaj na wszelkich nowościach wydawniczych, zarówno tych akademickich, popularno-naukowych, jak i na właśnie tych niekonwencjonalnych. Przejdźmy może do drugiego właśnie takiego naszego programu, debaty młodych o historii. Tutaj no właśnie głównym celem tego naszego krótkiego programu będzie przekazanie właśnie takiego jakby innego podejścia do historii niż jest ono znane z tak zwanych, prawda, szkół podstawowych czy też średnich. To znaczy, projekt zakłada właśnie zrewidowanie przeszłości przez osoby z kręgu akademickiego w oparciu o dyskusje, źródła i nowości wydawnicze. I tutaj debaty będą wybierane spośród właśnie zaproponowanych przez organizatorów dyskusji i nastawione na wydanie w najbardziej przybliżonej właśnie formie obiektywnego wyroku, tak, tak zwanego werdyktu historii. Postaramy się po prostu na nowo przeprowadzić tak zwane sądy nad martwymi, tak, czyli zrewidować ich cechy zarówno pozytywne, negatywne, zasługi, ale też i czyny hańbiące. I tutaj tak właśnie zapisaliśmy sobie, że na koniec wydać wyrok i pochować z powrotem. Będziemy się też starali odpowiedzieć na pytanie właśnie, dlaczego warto zgłębiać teorię. Kolejnym właśnie tutaj projektem jest oczywiście tu Historia na ekranie, przewodnik po filmach historycznych, tak to nazwaliśmy. I tutaj głównym celem jest właśnie zapoznanie widza z nowościami filmowymi, zarówno treści właśnie tej historycznej, ale też i oczywiście nowościami fabularnymi, dokumentalnymi, gry historyczne, tak? Tutaj wyróżniliśmy odnośnie tych, grajmy tak, historię, przewodnik po grach historycznych, tak zwane kategorie oczywiście gier planszowych, komputerowych, gier miejskich, czy też właśnie terenowych. Gry wideo można by podzielić na trzy główne kategorie. Przede wszystkim w zależności od tego, na jakim sprzęcie zostaną te gry przez nas używane czy odtwarzane. Są to tytuły czy też gry, które możemy odpalać na tarpiadach czy smartfonach, które są dosyć nowym wyborem, gdyż ukazały się stosunkowo niedawno. Kolejnym przykładem gier, które możemy określić, są gry wideo, gry komputerowe wideo na Xboxy. Jest dużo tytułów, jednak i są coraz bardziej popularne. Zanim kategorią gier, a jednocześnie posiadających największą krzywaklarz tytułów do wyboru zarówno też fanów, są gry przeznaczone na komputery osobiste. W ostatnich latach mamy do czynienia z tak zwaną modą na gry, która jest coraz bardziej popularna. Gry przyciągnęły do naszego życia codziennego, naszej popkultury, a patrząc na ilość tytułów, które traktują o historii, jest to idealny sposób na promocję tej dziedziny nauki wśród szerokiego grona odbiorców. Ostatnim rodzajem gier są gry miejskie. Jest to nowa forma rozrywki, rozgrywana w wielu miastach świata.
Sednem gier miejskich jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako ważnego elementu rozgrywki. Jest pewnego rodzaju połączenie flash modów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych, RPG i harcerskich podchodów. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna, od wydarzeń historycznych przez powieści, po historie wymyślone przez autorów gry. Kolejno właśnie mamy tutaj smaki przyszłości tak zwane, tak? Tutaj nazwaliśmy sobie to jako historyczny magazyn kulinarny oczywiście. Tutaj no, bardzo interesujące właśnie pytania, próbowaliśmy przynajmniej tak wymyślać, co gotowano tak dawniej, co spożywano i przede wszystkim to, jak gotowano, by nie być ugotowanym. Kolejno mamy tak, ożywić przeszłość, magazyn rekonstrukcji historycznej. Nasza telewizja internetowa no, tutaj ma na celu przedstawić odtwórstwo historyczne w jak najpełniejszym ujęciu. Za zadanie oczywiście postawiliśmy przybliżyć widzowi najciekawsze wydarzenia poprzez właśnie relacje, wywiady z twórcami i widzami, a także też no, oczywiście specjalistyczną krytyką pod kątem historycznym. Zamierzamy stworzyć program, który gdzieś tam będzie poświęcony analizie poszczególnych audycji pod kątem treści merytorycznych, zapraszanych gości, tak ekspertów, publicystów, postaw prowadzących audycje oraz punktów widzenia na wszelkie podnoszone sprawy. Kolejno wyszczególniliśmy tutaj tak zwaną Lubelszczyznę nieznaną. Udało nam się zorganizować kilka takich wypraw, które no oczywiście tu przebijają zaskakującą liczbą, ilością członków, tak? To po pierwsze, rajdy mają na celu przybliżenie zapomnianej i mało znanej historii Lubelszczyzny. Kolejnym naszym tutaj może już panelem powiedzmy będzie muzyka w historii czy historia w muzyce, tak to właśnie nazwaliśmy. Będę trochę tak ciszej, bo będziemy później jeszcze śpiewać. Tak jak mówiłem, nazywam się Bogita Patryk, jestem magistrem historii już w obserwatorium. A tutaj właśnie z kolegą tam się wpadliśmy na następny taki pomysł. Czyli mam się po prostu, który tam siedzi z tyłu. Jest najstarszym hipokserem w Polsce, hipokserem. Robi to od 1988 roku. Poznaliśmy się na studiach. Ja też jestem muzykiem, śpiewam w zespołach rockowych. Kiedyś śpiewałem, teraz jeden zespół nie został. No i padliśmy na pomysł, żebyśmy połączyli naszą pasję, czyli chodzi tutaj o historię, tak? I też o połączenie muzyki w tym temacie. Więc połączyliśmy te kwestie i nagraliśmy tutaj piosenkę, czy zrobiliśmy piosenkę właśnie opowieść o tysiącu jednej śmierci. Ona dotyczy dokładnie naszych prac magisterskich. Tutaj będę zajmował się portretami oprawców na Majdanku. Ja zajmowałem się ruchem niepodległościowym na terenie Lublina Małopolskiego po 1945 roku. I po prostu przejęliśmy to na słowa, na formę właśnie połączenia teraz z kulturą hip-hopu i z ramą też. Oczywiście projekt się rozwija i już mamy nazwę tego projektu, nazywa się Base of True Story, czyli oparty na faktach z języka angielskiego. Będziemy poruszać różne wątki historyczne też. Oprócz tego, że tutaj z Bigboxerem podkład ustami też będziemy mieli elektroniczne podkłady, bo jest tam też po prostu elektroniczne też. No i to będzie różna tematyka, jeśli chodzi o historię, bo to tak jak tutaj mówię, ta opowieść o tysiącu jednej śmierci nie wygląda na się w pracach magisterskich na taką sprawę, ale też jest, mamy pomysł na zrobienie na przykład biografii Chopina, też w formie rapowanej.
Jest też pomysł na piosenkę dotyczącą właśnie powstania wielkopolskiego, ze względu na to, że to było jedno z powstań, które Polacy wygraliśmy, więc warto sobie ten temat odświeżyć. Dlatego też mam tutaj do rodowitych poznaniaków prośbę, że jeśli mieli jakieś źródła czy jakieś informacje, to ja kompletnie nie znam się na tym temacie, dla mnie to jest tak odległe. Ale no, warto się zawsze zapoznać, jeśli ktoś by miał jakieś informacje, to zawsze po konferencji możemy porozmawiać. Dlatego też właśnie chcielibyśmy ten temat poruszyć. Jest też pomysł piosenki odnośnie Stalagu 319 w Chełmie. Jest to też bardzo ciekawy wątek, ze względu na to, że Stalag 319 był to po prostu obóz jemiński dla głównie więźniów radzieckich. 41 roku? Tak, od 41 roku. A historia jest taka dosyć traumatyczna ze względu na to, że ci żołnierze byli traktowani bardzo źle przez Niemców, ze względu na to, że za to Sarajevo podpisało konwencję wieńskiej, więc na dobrą sprawę ten teren stary 319 zajmują dzisiejsze dwa osiedla w Chełmie. Więc to też jest taki ciekawy wątek, który można odświeżyć, żeby po prostu zobrazować odbiorcy, jak jest to wygląda. Jeśli chodzi o tutaj, tak, to jeszcze tutaj chciałbym wrócić do tego, w ogóle to jest jedna z części pracy z drugiego kierunku, mieliśmy na studiach mediatyzacja historii, historia w mediach, doktora Witka. Powinniśmy po prostu nakręcić film w związku z zaliczeniem. Zaczynałem proste rzeczy, dopiero gdy poznałem kulturę afroamerykaną. Ten fenomen kultury afroamerykańskiej, kultury afroamerykańskiej będący częścią wielkiego, szerokiego zjawiska zwanego hip-hop. Zaczęło się to kręcić, zaczęło się to rozkręcać, zaczęliśmy grać początkowo we trzech, później we czterech, potem znowu we dwóch. Wiadomo, życie, jedni zaczęli wyjeżdżać, zakładać rodziny. Ja też mówię, no nie zgadniecie Państwo, ja mam na to, nie będę ujawniał. Tak więc zacząłem się tym interesować. No to, żeby przedstawić całą tę sztukę, trzeba troszeczkę poprosić Państwa, by posłużyli się Państwo wyobraźnią. Wyobraźmy sobie, że mamy perkusję. Ja ją spróbuję odtworzyć. Wyobraźmy sobie, że mamy stopę. Werbel. Hi-hat. To włączymy, to możemy sobie zagrać. Jakbyśmy. Jak myślą Państwo, ile rzeczy można zrobić w jednym czasie? Ja się nauczyłem 5. Może są ludzie, którzy potrafią więcej. Zaprezentuję to na takim sztandarowym bicie z gatunku muzyki reggae, takiego agresywniejszego. Reggae Muffin. Reggae Muffin! Mamy beat. Hajret.
To jest efekt, który stworzył jeden z pionierów techniki BeBugs, Doggy Fresh. Wymyślił praktycznie to, co potrafi każde małe dziecko. Kląski. Dodaję. To na jednym mikrofonie, bo to trzeba się skupić, żebym ja jednocześnie mówił i tutaj Andy no BeBugs robił. Dlatego zrobiliśmy to tak, że tak powiem, z partyzanta, powiem kolokwialnie, ale myślę, że było ok. Oddaję. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego wszystkiego i zobaczenie.